Ważny dzień dla Huty Stalowa Wola. Armia zdecydowała się kupić w zakładzie 64 samobieżne moździerze RAK i 32 wozy dowodzenia. To umowa o wartości prawie miliarda złotych i podpisano ją w obecności premier Beaty Szydło. Premier stwierdziła, że ambicją rządu jest budowanie polskiej gospodarki w oparciu o polski potencjał. W ramach podpisanego dziś kontraktu polska armia ma dostać 8 modułów, czyli kompanii samodzielnych moździerzy RAK kalibru 120 mm. Zamówienie spore, bo każda kompania to 8 raków i 4 wozy dowodzenia. Testy sprzętu wypadły bardzo dobrze. Cały proces ładowania amunicji od magazynu do lufy, łącznie ze strzelaniem, odbywa się w cyklu automatycznym, bez ingerencji obsługi. Jedyna rzecz, którą musi zrobić załoga moździerza, to jest sprawnie posługiwać się wyposażeniem w postaci komputerów, przyrządów. W uroczystości podpisania kontraktu na dostawę raków wzięła udział premier Beata Szydło, przypominając, że ambicją jej rządu jest budowanie gospodarki w oparciu o rodzimy przemysł. Naszą ambicją jest to, aby ten sprzęt był produkowany w polskich firmach, w polskich przedsiębiorstwach, przy wykorzystaniu polskiej myśli technologicznej, polskiej myśli inżynierskiej. I właśnie to spełnia się tutaj w Stalowej Woli. Podpisany dziś kontrakt ma wielkie znaczenie dla prawie 800-osobowej załogi Huty Stalowa Wola, bo oznacza stabilizację oraz kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Z tego co widzę, przychylność polskiego rządu jest, szansa na rozwój jest, nadzieja pracowników na bezpieczeństwo jest, tylko teraz brakuje jednego. Musimy zagwarantować, że wykonamy to terminowo, jakościowo, dobrze i sprawnie. Moździerz samobieżny RAK został zaprojektowany i wyprodukowany w Hucie Stalowa Wola. Uznawany jest za jeden z najnowocześniejszych na świecie. To pierwszy moździerz, który znajduje się w zamkniętej wieży, dzięki czemu w pełni chroni załogę. Zasięg RAK-a wynosi 10 km. Dodatkowo może też prowadzić ogień do celów, które są widoczne na wprost.